Dzisiaj opowiemy o jednym z najseksowniejszych rzeczy w tym samochodzie. O mnie. Prawie. Będzie. A, to znaczy, że będzie o drążku odręcznego. Nie do końca, aczkolwiek powiązane z, może nie z ręcznym, ale z drążkiem od skrzyni biegów, bo będziemy mówili się o dyferencjale. Niezwykle ważny element w tym samochodzie i element, który kocham, bo pozwala nam szybko zaadaptować auto do jazdy i do trasy. Przede wszystkim dyferencjał jest po to, żeby to w ogóle jeździło. Żeby przełożyć kręcący się wał na kręcące się koła. O, tak to działa. Ale o szczegółach opowiemy Wam w dzisiejszym odcinku, a jest dobra do tego sposobność, ponieważ jesteśmy na zawodach Drift Open. W Kielcach, w lesie, pod taką górkę, kuźwa, trzeba będzie jechać. Dzieje się, oj dzieje. Ten dyferencjał, który my mamy, czyli Winters Performance, to jest jedno z fajniejszych i ciekawszych rozwiązań w tym samochodzie. Nie ukrywam, uwielbiam go, dlatego że pozwala zaadaptować ten samochód do mojej jazdy, do moich potrzeb. Często przyjeżdżamy na tor, przejeżdżam się raz po trasie i mówię: Mariusz, chciałabym tę trasę robić na trójce, więc zrób, żeby ona była dłuższa na przykład, albo chcę jeździć na biegu 3-4. I tak dobieramy przełożenia, żebym mogła jechać, nie walczyć samochodem, nie kopać, tylko delektować się jazdą. Słuchajcie, dyferencjał Winters to jest urządzenie, które stworzono chyba dla rolnictwa, bo bardzo prosto, czy dla urządzeń jakichś technicznych, nie wiem. Generalnie działanie jest bardzo fajne, bo napęd od skrzyni biegów wchodzi wałem, oczywiście pod dyfrem całym jest wałek, na końcu którego jest koło zębate. Takie koło zębate, o takie. Tu ono jest. Później jest następne koło zębate do góry i od niego jest już atak, czyli od tyłu jest atak na przekładnię główną, co daje możliwość, że w ciągu kilku minut odkręcamy tą pokrywę, odciągamy ją, zmieniamy przełożenia, czyli tryby koła zębate, jakie sobie życzymy i dobieramy sobie prędkość kół do skrzyni biegów, do problemów na torze, wzniesień, krótkości toru, długości, tak żeby Karolina zawsze mogła jechać, czy każdy zawodnik, który ma taki dyferencjał, żeby mogła jechać na maksymalnym wykorzystaniu potencjału silnika, czyli momentu i mocy. Idealne rozwiązanie, bardzo proste rozwiązanie, nie tanie, natomiast myślę, że już 80% zawodników takie dyferencjały ma. Kiedyś, jak nie mieliśmy takiego dyfra, to co trzeba było zrobić, żeby zmienić przełożenie? Trzeba było cały wymieniać, czyli trzeba było odkręcić cały dyferencjał, półosie, wszystko, wszystko i to trwało, nie wiem, 40 minut, godzinę. A teraz mamy dosłownie 3 minuty i możemy spokojnie sobie dobrać tak przełożenia, żeby pasowały pod charakterystykę toru, pod charakterystykę nawierzchni, pod wszystko i pod zawodnika. Także każdy może wykorzystać swój silnik dzięki temu dyferencjałowi na 100%. Zajebista sprawa, polecam. Nara, idę robić dalej. Wszyscy pytają nas o koszty. Koszty są gigantyczne i mówiąc kolokwialnie, polska jednostka miary, czyli w chuj wszystko kosztuje. Ale dyfer. Sam Winters, czyli przekładnia, kosztuje ponad 20 tysięcy złotych brutto w Polsce. Ale to nie jest wszystko, bo do tego trzeba kupić półosie bardzo mocne, czyli kolejne 10 tysięcy złotych. Przełożenia dodatkowe jakieś 1000 złotych każde. Nie, przepraszam, może z 500-600, dwa koła zębate. A musimy ich mieć wiele. Do tego trzeba zrobić profesjonalne mocowanie w wózku, bo to musi być zrobione tak, żeby nie wypadło, żeby się nic nie urwało, czyli wzmocnienia, specjalne śruby. No nie jest to tanie, ale przeliczając to na to, ile zyskujemy z tego, co daje nam moc silnika, przejazdy i tak dalej, jest to inwestycja absolutnie warta, pomagająca i dająca przyjemność kierowcy, bo to jest najważniejsze, a nam jako mechaniorom łatwość obsługi tego samochodu, także fantastyczna rzecz, polecam zbierać dudki, zakładać i jeździć, bo to jest moc. Kamilu, powiedz, czym jeździsz i z jakim silnikiem? A jeżeli Nissan S15 z silnikiem V8, 6.2 MG z kompresorem pojemnościowym 2,3 litra. Ile kali? 750.
750 koni. Tak jest. Jakiego dyferencjału używasz w swoim aucie? No tutaj mam Wintersa, podobnie chyba jak wielu zawodników, ze zmiennymi tymi przekładniami. Tak? Dlaczego uważasz, że Winters jest zajebisty? Raz, że jest prosty w konstrukcji, to jest pierwsza rzecz. Łatwo go zadotować do każdego auta i możemy w każdej chwili bardzo szybko wymienić przełożenia na takie, które nam będą pasowały pod dany tor czy charakter pogody, bo też czy woda, czy sucho, to też jest to ważne. A często zmieniasz przełożenia? Przy V8 i kompresorze zbyt często nie potrzeba, przyznam się szczerze, aczkolwiek to zmieniamy. Do każdego toru mamy coś innego. Fakt, że jest to też tym spowodowane, że mamy sekwencyjną skrzynię biegów i jednak tych przełożeń możemy używać mniej. A miałeś doświadczenia z jakimś innym dyferencjałem? No, ze zwykłym dyfrem z BMW, tak. Miałem. I dlaczego w takim razie zmieniłeś? No. Raz, awaryjność tego urządzenia, które wytrzymuje dużo mniejsze momenty obrotowe. No i dwa, kłopot ze zmianą przełożeń. Wiąże się to z czasem, pracochłonnością. Przełożenie w dyfrze trwa, nie wiem, zmiany w Wintersie około, nie wiem, 2 do 4 minut maksymalnie, a wymiana dyfra, no to jest od 10 do 20 minut, w zależności jak bardzo skomplikowane mamy tylne zawieszenie, tak? Dokładnie, teraz wiecie, dlaczego warto za to zapłacić. Dominiku, czym ty jeździsz, jaki masz silnik i jaką moc? W tym momencie jeżdżę BMW E36, jest to silnik z BMW, M54B30, moc 600 koni i 700 Nm momentu obrotowego. Wystarczający. Wystarczający. Zresztą to widać po wynikach. Naprawdę są zajebiste. Jaki dyferencjał? Fabryczny od BMW. Tylko to jest tak zwana duża głowa, czyli najmocniejszy, jaki jest BMW. Przełożenia, no śmiejemy się, że mamy Wintersa, bo zmieniamy sobie dyfry, nie? Właśnie to chciałam zapytać. Chłopaki tak przystosowali podłogę, że wymiana dyfra jest troszkę tylko dłuższa niż w Wintersie, tak się śmiejemy, nie? O proszę. Więc no trzeba jakoś sobie radzić, no bo niestety dyferencja Winters jest mega, 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 mega drogi. Mario to ma po prostu parcie na szkło cały czas. Właśnie jest kurczakiem najszybszym na torze i wygrał. Tak, bardzo dobrze. Wygrał, bardzo dobrze. Jeździ na dobrym oleju jeszcze, także w ogóle zajmie. O, tak. Na najlepszym oleju i też słyszałeś, tak dostosowali tylny most, żeby szybciutko wymieniać całe podłogę. Bo to jest tak zwany Bieda Edition Winters. O, dokładnie. Troszkę tylko dłużej. Trochę dłużej, ale jest lepszy, bo mamy tylko jeden most na aucie, a on ma 10. No właśnie, ile masz mostów? 4. 4, z jakimi mniej więcej przełożeniami? 3,15 głównie, na którym jeżdżę i teraz 3,46 mam założone. I jeszcze jakie opcje? Zapasy do tego. Czyli masz dwie właściwie konfiguracje. Tak, to jest to, co mówiliśmy. Dwa przełożenia, które najbardziej nam pasują, czyli na wszystkich torach praktycznie. To, co mówiliśmy, że ma dwa przełożenia, tylko dwa i dodatkowe drugie dwa mosty, czyli 4 mosty, ale tylko dwa przełożenia. A Winter zdaje nam to, że mamy jeden most, a przełożeń... Dziękuję ci bardzo. Słuchajcie, jaka akcja, prawdopodobnie pękła nam budowa skrzyni biegów, znaczy część tam tylna, która wychodzi, ale nasz Sławek jest tak nagrzany na tą skrzynię biegów, bo ją można wyłożyć w 15 minut, właśnie ją wyciągnął, także rozebrał drugą, zmienia, kombinuje. Dobry z tego jest taki morał, że jak ma tyle roboty, nie pali papierosów, będzie zdrowy. To był dzień treningów, kiedy mogliśmy ustawić sobie przełożenia i ustawić samochód. My z kolei mieliśmy też delikatny wyciek ze skrzyni biegów, dlatego panowie postanowili przełożyć obudowy. Pół godzinki i sprawa była załatwiona, więc bardzo fajnie się jeździło. Dzisiaj wyrysowano nam zony, więc zobaczymy, na ile byłam precyzyjna i na ile dobrze wyćwiczyłam sobie trasę. Zaraz zaczynamy treningi klasy Masters, więc jadę jeździć. Don't act like you don't know. 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 Don't act like you don't
Druga runda Drift Open odbywa się w Kielcach, na torze Kielce, ale na odcinku leśnym. Jest to taki trochę powrót do korzeni driftingu, ponieważ wygląda to jak odcinek uliczny w lesie, więc z jednej strony dużo adrenaliny i taki fajny powrót, natomiast z drugiej strony jednak jest to tor, więc jest to bezpieczne, jest to fajny odcinek. Jak wygląda trasa? Napędzamy się i mamy pierwszą zonę zaraz po inicjacji. Potem kolejna zona, która jest na zewnętrznej toru i następnie musimy cały czas od pierwszej zony do drugiej zony jechać na pełnym gazie. Na drugiej zonie jest taki kawałeczek, gdzie możemy troszeczkę przyhamować auto i później po utrzymać auto musimy po zewnętrznej, mamy touch and go, już cały czas na gazie, kolejna zona i kolejna zona. Właściwie ten tor cały powinniśmy przejechać na pełnym gazie, mamy tylko jeden mały fragment, kiedy możemy przyhamować, czyli to na zonie drugiej. Ciekawy tor, dlatego że jest cały czas pod górkę, te samochody naprawdę tam się męczą. Jeżeli źle pojedziemy pierwszą część toru, to już właściwie reszta toru, to już jest walka o przetrwanie, więc kluczowy jest ten początek. No i też bardzo ważny jest ten moment wejścia, czyli ta zona po touch and go, zona trzecia i czwarta, to jest mega kluczowa, dlatego że tam samochody bardzo mocno zwalniają i ciężko im podjechać pod górę, więc trzeba odpowiednio wcześniej wejść na gaz. Interesująca trasa, bardzo fajna do walk. Kochani, mamy kolejną kobietę w driftingu. Nikola! Ja bardzo się cieszę, ale nie było łatwo. Nie było łatwo. Początki nie są nigdy łatwe, ale liczy się to, że się jest zdeterminowanym, że się kocha to, co się lubi, że się daje radochę kibicom, że się zaraża tym innych ludzi i tą pozytywną energią i że jesteśmy tacy wszyscy tutaj zajebiści, pozytywni i mamy zacież. O to chodzi. Właśnie o to chodzi. Ale Nikola, ty mi opowiedziałaś taką historię, która nie ukrywam, że wzruszyła mnie bardzo, że miałaś zwątpienie, dostałaś ode mnie film i wzięłaś się do roboty i zbudowałaś auto. Tak, tak. No, mieliśmy takie małe 4 lata przerwy, nie z naszej winy, natomiast w najgorszym momencie mojego życia, kiedy myślałam, że chyba jednak życie chce dla mnie inaczej, dostałam od przyjaciół film z tobą, że masz kończyć, Nikola, ten samochód, bo ja chcę więcej kobiet w motorsporcie. I w tym samym czasie stwierdziłam, że nie może być inaczej i że to auto, cokolwiek by się nie działo, ma wyjechać na własnych kołach, ma zapierdzielać i ma się rozwijać, a ja razem z nim. Ja, słuchajcie, to jest coś niesamowitego i naprawdę bardzo mnie to wzruszyło. Cieszę się, że ten film miał taki moc i że Nikolę dzisiaj widzimy na zawodach. To jest naprawdę coś fantastycznego. I mam nadzieję, że więcej kobiet to zmotywuje, więcej osób to zmotywuje, żeby walczyć o to, żeby walczyć o swoje marzenia, bo naprawdę warto, prawda, że warto? Oczywiście, że tak. Oczywiście. Zawsze trzeba mieć cel. Zawsze, dokładnie. Walczcie o swoje marzenia i do zobaczenia na torze. Pa! Pomagam. Ej, to się chyba wysprzęglik rozjebał! Pogasz! Tam pan w klapkach. Inżynier główny. O, klapki japonki. O, tu patrz, żółw. Chyba zgraja na jebanych klubi. Jeszcze raz mi ktoś podniesie koszulkę, tak mu kopa wyjebie. Halo! Jak to było? W teramie w soli. Mamy jakąś lampki. Don't know, so sit.
Katowicach, odcinek leśny, bardzo fajna, rzeczywiście fajnie się jeździ, fajna linia, bardzo dobrze mi się jeździło, bardzo dobre ustawienie samochodu, świetne treningi, niesamowicie się nagrzałam na kwalifikacje i oczywiście na kwalifikacje co się stało? Spadł deszcz, więc te nasze całe ustawienia, które robiliśmy przez piątek i sobotę, ciśnienie, które przećwiczyliśmy, z którym się bardzo dobrze czułam, kompletnie poszły w pizdu. Musieliśmy zobaczyć i nauczyć się tego auta na nowo. Skończyło się na tym, że przegrałam swoją walkę podczas kwalifikacji. Natomiast co się stało, kiedy jechałam w drugim etapie swoje solo runs? Wyschła nawierzchnia. Ojej, było mokro, sucho, więc generalnie nawierzchni, której nienawidzimy. No ale cóż, pierwszy przejazd był taki zapoznawczy na tej nawierzchni, więc w ogóle zdobyłam życiowy wynik pod tytułem 58 punktów. Potem się zorientowałam, gdzie jest mokro, gdzie jest sucho, na co mogę sobie pozwolić. Pojechałam na 71 punktów, więc kwalifikacje przeszły jakoś. No a teraz walki, walki. Z Mateuszem Suskim mam pierwszą parę, więc z bardzo dobrym zawodnikiem. Będzie wyzwanie, ale myślę, że może być ciekawie. Zawody po bardzo ciekawych kwalifikacjach, które były w deszczu, były na suchym, były takie nie wiadomo jakie. Przyszło mi do zmierzenia się w pierwszej walce w top 16 z jednym z najlepszych zawodników, bo z Mateuszem Suskim. Więc to było takie, to będzie interesujące. Wiedziałam, że wszystko może się zdarzyć, wiedziałam, że po prostu muszę iść full throttle, czyli pełen gaz, bo inaczej nie będę w stanie nic zrobić i nawiązać walki. Wygrałam walkę. No i przeszłam do top 8. W top 8 przegrałam już walkę, więc kończymy zawody na top 8 z przemiłym Pawłem Jureckim, któremu naprawdę życzę dużo szczęścia, bo jest niesamowitą osobą. I no i tak, no taki jest sport. Muszę sobie obejrzeć te walki, więc przeanalizować, co tam źle zrobiłam, bo myślę, że one były całkiem niezłe. Natomiast tak czy siak to był dobry weekend, zwłaszcza, że zaczęło się bardzo ciekawie, jeżeli chodzi o top 16, bo zaczęło się od tego, że nagle zaczęłam mieć problemy z wspomaganiem i nie odpalał mi silnik, więc coś się stało z rozrusznikiem. I najfajniejsze było to, że jak czekałam na swoją walkę, to nie mogłam odpalić samochodu i panowie zawodnicy mnie spuszczali na dół, że tutaj jest wzniesienie, więc popchnęli mój samochód na dół, żebym mogła go odpalić z rozruchu tak zwanego i dzięki temu mogłam jechać, więc trochę miałam taki stresik związany z tymi technicznymi aspektami, a tak naprawdę to się po prostu już śmiałam, cieszyłam i dobrze bawiłam, więc dobre zawody, czekam na kolejną rundę, no i... Czy dojechaliśmy do końca? Top 8. Karolina na gazie jest w tym roku, także jest zajebiście, auto działa. Konkurencja się boi, wręcz bardzo się boi. Co mogę więcej powiedzieć? Ja jestem dumny, zadowolony. Auto jest sprawne, wszystko jest, jakieś małe pierdoły wyszły. Zespół zrobił to w chwilę. Wszystko będziecie mieli na wideo, także jest dobrze, będzie jeszcze lepiej.
czekajcie nas na torach, a faceci bójcie się, kurwa.